Hej moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z naszej rodzinki Biedak. Jesteśmy w nowym domu oraz mamy nowych członków rodziny. A mianowicie dołączyła do nas Diana, córka Damiana. Jak wiecie lub nie wiecie, chyba wiecie, że Damian ma córkę. Mam nadzieję. Damian wyjechał, więc Diana z nami będzie teraz mieszkała. Przez jakiś czas, jak sądzę, dość spory, choć nie jestem też pewna, ile nam to zajmie. No ale zobaczymy. Mamy też nowy dom. Że tak powiem, Damian kopsnął nam trochę grosza, nie ukrywajmy. No i mamy nowy dom dzięki temu, który się właśnie tak prezentuje, jak możecie zobaczyć. Tu jest pokój małego Kajetana, który sobie tutaj słodko leży. Tutaj jest sypialnia Balbiny i Sławka, po prostu jeszcze nigdy nie mieli tak odjechanej sypialni chyba. Tu są dwie łazienki, tutaj nie ma co pokazywać nawet za bardzo. Tutaj jeszcze nie jest wszystko skończone, od razu mówię. Teraz wezmę te lekcje małej tutaj. I tak, tu jest pokój Diany. No jest trochę taki, że tak powiem, poważniejszy. Bo Diana jest taką poważniejszą dziewczynką, że tak to ujmę. Ona się interesuje nauką, logiką i takie, wiecie, ona jest bardzo zaintrygowana swoim pochodzeniem kosmicznym, więc będzie ku temu podążała. Dlatego ma już taki poważniejszy pokój, poza tym jak stanie się nastolatką, to akurat będzie w sam raz. No a tu jest pokój naszych dziewczynek, bo dzisiaj zamierzam zrobić im w końcu urodziny. I mam nadzieję, że mi się to uda, bo włączyłam starzenie się. Jest niby, że ma jeden dzień i mogą dorosnąć, aczkolwiek... Boję się, że mi to nie zatrybi, bo czasem tak mam, że robię urodziny, a oni i tak mimo to nie dorastają. Dół nam został, a na dole mamy co? Mamy na dole. Dole mamy kuchnię. Proszę bardzo. Małą łazienkę. No taki przedpokój. No i miejsce do posiedzenia sobie. Tak zwane rekreacyjne, taki salonik w odcieniach fioletu. Balbina sobie rządziła, także wiecie. Wszystkie kolory różu i fioletu to sprawka Balbiny. No a tutaj Sławek ma swój warsztacik, że tak powiem, jeszcze nieukończony. W ogóle ten dom nie jest tak skończony definitywnie, więc jeszcze mi został tutaj ten przedpokój, w ogóle ogród. No ale wiecie, nie chciałam tak szaleć z funduszami. Zostało nam 15 tysięcy, więc... No i oczywiście Damian dał nam jeden samochód, bo miał chyba trzy, więc... dał nam samochód, którym jeździła Anna. Tak właśnie chciał nam ułatwić życie. Sławek będzie mógł odwozić swoją wnusię do szkoły, no i przy okazji swoje dzieci. Także tak, no. Damian teraz wyjechał, więc i tak nie potrzebuje trzech samochodów. No więc, no. Podarował nam taki, tak w prezencie, no. A my spróbujemy, kochani, zrobić to przyjęcie urodzinowe. No i zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Szczerze to się obawiam. Wstawmy dwa torciki. Może być na stół. Na razie. Proszę bardzo, jeden. Proszę bardzo. A tutaj z boku się nie da? Nieważne. I drugi. Dobra. Co ty z nim chcesz robić? Weź dziecko. Ty go chcesz znowu karmić. Oj, Balbina nam się roztyła w ogóle troszeczkę. No ale kto by się przejmował? Balbina ma prawo, ona już jest w takim wieku, że naprawdę. Przytulić też ją, no dobrze. Ta druga się w ogóle nie załatwiła. Jak ja widzę. A czemu nie możesz, dziecko drogie? Zrobić, Ciusiu? Czemu ja w ogóle? Ona nic nie może. No nie wiem. Balbina, zostaw to dziecko teraz, bo... Nie zdążymy. Zaproś
Nie zdążymy, bo będzie 18, dziewczyny same nam wyskoczą. Sławek może go nakarmić. No bo Damiana nie zapraszamy, bo Damian mieszka za daleko. Zaprosimy Błażeja, Cyryla. Możemy zaprosić Jasmine w sumie. Tak sobie myślę. Może przyjdzie. A gdzie jest Alina? Jezus Maria, w ogóle Balbina zna wszystkich i to jest ten problem. Dobra, są tutaj, jest Alina Biedak. Zapraszać Angelikę? Będzie za dużo ludzi trochę. Nie będę zapraszać Angeliki. Ja niedobra. Ja niedobra. Swojej wnuczki oczywiście nie znamy. W sensie tej od Błażeja. No. Więc jej nie zaprosimy. No trudno. Zaprosimy sobie tylko ich. Uprzedzam z góry, że niektórzy mogą mieć inne fryzury, dziwne fryzury albo dziwne ubrania, bo jak zwykle pozbywam się modów i teraz wszystko wygląda nie tak jak powinno. Jej! Dobra, muza włączona, a nasza Diana, tancerka, po prostu wyśmienita. Jak oglądaliście ostatnie odcinki, to dobrze wiecie, że Diana to naprawdę wywija. O, albo na mojej grupie w ogóle wstawiam. Na mojej grupie wstawiłam fajny filmik z tego, jak Diana tańcowała sobie, także wiecie. Idziecie? Goście? Wbijać na Javierę, bo... Przeprowadzi do tortu. No to Karolinka, bo już ją trzymasz, to... Od razu z tym koksem jedziemy, bo... Zaraz 18, ja nie chcę, żeby mi same wyskoczyły. Malwina, musisz go tam karmić teraz, w tym momencie. I przeprowadź Kornelię. Że co? Nie możecie wejść? Mam nadzieję, że się wszystko uda. No i? Czekamy jeszcze na Balbinę? Idzie. Balbina poszła po dziecko. No, trudno. Trudno! Słodko. Tylko urośnij. Jej, wszyscy tyle czekaliśmy te urodziny, a przynajmniej ja czekałam, tak bardzo czekałam. O Jezus, mówię wam, jak ja czekałam. Aspiracje, cudowne dziecko, super, bo właśnie starałam się, żeby miały tutaj dobry pasek, nie? Ona też ma tutaj dobry złoty, więc też powinno być ok. No i jeszcze nasza Kornelka. Cyril, jak ty wyglądasz? Cyril naprawdę ściął mocno włosy tym razem. Denerwują mnie strasznie te napisy. No i nic, udało się, zdążyliśmy. A więc teraz od razu wyłączę wiek. Albo nie, bo jeszcze chcemy, żeby mały nam dorósł kiedyś, więc na razie może być, bo oni mają po 10 dni, więc będzie dobrze. Co ty byś chciała? Klatkę dla ptaka chcesz? Chcesz mieć ptaka? No, zobaczymy, czy rodzice się zgodzą. A ty? Grę chcesz. Zaprzyjaźnić się. Pomóc w zrobieniu lekcji, osiągnąć 6 poziom. No, masz tutaj dobre relacje. No dobra, ubranka oczywiście im zmienię później, bo wiecie. Tak. Balbina, ty z Aliną masz słabe relacje z tego, co widziałam. Przestań żreć, bo gruba będziesz. Wiem, że jesteś głodna, widzę. Żeby nie było.
Ale chciałabym, żebyś podniosła sobie relację z Aliną. Gdzie jest Alina? Co się stało, że wy macie zero? O rany. Przecież wy byliście przyjaciółkami. To chyba idziemy w gesty. A co tu za kłótnie, dziewczynki? Oj, Alina też się obraziła za to. Karolina, no wszyscy mają katar, kurde, dopiero to się z nią skończyła. Chyba tu jest zabawa, okej. Ty byś chciała... Rozumiem, nie jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami. A jakie masz relacje ze swoim synem? Dobra, dobra, masz z synami, więc okej. Ty sobie jasz. Ty się tutaj bawisz z Dianą. Z Jasmine, kurde. Wiedziałam, że któraś zaraz poleci do łóżka i to nie swojego. Chodź tutaj, poznaj. Poznaj. Nie, nie, nie zapraszaj jej. Dobra. Zepsułam. Zepsułam. Jeszcze raz. A wy nie możecie gestów robić? Mogą. Zaprzyjaźnię dziewczynki ze sobą. Bo nie wiem, kim one są dla siebie. Zaraz, zaraz. Kim jest Jasmine dla nich? Kurczę. Jak to jest rodzeństwo Damiana, to Cornelia, Karolina są ciotkami dla Jasmine i Diany. Tak. To są ich ciotki. I Kajetan też jest ich wujkiem. Spoko. Coś ten dywan tu przeszkadza. Dobrze, już przestań krzyczeć. Już go wywalam. Jak ci się nie podoba. Zmienimy na inny. Zmienimy na inny. Jak tam twoje relacje podniosły się? Oj, no dobra, ona jest głodna, już jej pozwolę zjeść. Nie będę tak obrać. Ty też poznaj Jasmine. To będzie zaraz kłótnia. Wszyscy chcą się z Jasmine bawić. Możecie się bawić w coś... Tak, żeby zrobić taką wspólną zabawę. O, policjant i złodzieje. Ona może to zacząć. A ty możesz dołączyć? Nie, ona... On nie chce się tym bawić. Ty, podwaj istoto. Dobra. Nie zjadam tego torta. Jezus, już to jest harmider po prostu. Bardzo... O, oglądałem jakieś filmy o kosmitach. Pokaż Jasmine się. A w ogóle, a dziadek cię zna? Zero relacji, no bez jajku. Daj jej piątkę. Chociaż trochę, żeby się znali, nie? Zostaw dziecko, dziecko jest zadowolone z życia. O, Cyril, a wujka znacie? Ja tutaj muszę... Opowiem wujkowi dowcip. Boże, wujkowi, to twój brat. Masakra. Harmider. O mój Boże. Dobrze, musiałam sobie zapisać grę. Na wszelki wypadek, wiecie jak to jest. Nie chciałabym stracić tych wszystkich postępów. Ty też zagadaj do wujka. Sławek tutaj w akcji teraz z łódką. Balbina poszła pod prysznic. A właśnie miałam sprawdzić, czy te prysznice działają. Działają. Super. Wyśmienicie. Gdzie się tu ładujesz, dziecko drogie? Jest impreza, twoja urodzina, ba! Zacznijmy od tego, że masz tutaj swoje... Oczywiście. Ty, moja droga, to też nie jest twoje łóżko. Idź najpierw do kibla. Weź prysznic jak człowiek. Nie wolno spać na moim łóżku.
Możesz pochwalić. Nie możesz pochwalić. No my jej nie znamy jeszcze, więc... Dobra, nasze dziecko tutaj potrzebuje pomocy. W sumie dzieci mogą iść spać. O, Sławek, idziesz do małego? Czy kto doszedł? Aha, ty poszłaś do małego. Ale ja mu trzeba zmienić pieluszkę. No nie, no teraz zasnąłeś. Dobra. Ty się jeszcze nie najadłaś. No, weź sobie kawałek, weź. Karolinka? Poszłaś spać. Czy ty przyszedłeś się otulić? Czemu nie możesz jej otulić do snu? Sławek, co ty robisz? Okej, coś... nie o to mi chodziło. Szkoda, myślałam, że mogę kliknąć. Nie wiem, może coś zepsułam. No nieważne, no. Nie da, to się nie da. Czytaj do snu. Przecież ona już śpi do jasnej, a nie... Tak, to jest twoje łóżko, ale nie idź spać na imprezie. Kto to? Alina. Spoko, że się u nas kąpiesz, nie? Nie krępuj się. Za karę zmyj tą podłogę. Lekcji nie odrobiłaś. Alina, pomóż odrobić Diani lekcji i przestań tyle żreć. Dobra, na dole twoja impreza, ja tutaj... Bo dziecko śmierdzi. Aaaa! Nie no, spoko. Spoko, naprawdę. Nie krępujcie się wszyscy, możecie się kąpać na zmianę. Mógłbyś posprzątać. Poszłaś do niej? No to jej pomóż właśnie, super. Ty trochę ogarnij nam. Tutaj wszyscy zajadają się jakimiś chipsami i niezdrowymi rzeczami. To jest już niedobre? Dobra. No i sobie jeszcze zjedz w takim razie. A ta mała, czemu jeszcze u nas siedzi? Już jest po pierwszej nocy, halo? Okej. Cyril, biedak. O, zaraz odrobię super. Boże, ta jej zabawa masakryczna. Ale jeszcze ma trochę energii, więc niech sobie poskacze na skakance. A ty idź do gości. Czy oni już idą? On chyba idą do domu. Czemu wy śpicie na dworze? A nie, oni idą tylko do psów. Dobra. Wiedziałam, że ty idziesz spać, wiedziałam. Co oni tacy wygłodnieli są? To żrej ten tort, nie robisz gruby. W waszym wieku to już wszystko jedno. Podnosicie to zabawa średnio, powiedziałabym. Wiem, idź, patrz w teleskop, o. Patrz w gwiazdy. W ogóle muszę kończyć ten odcinek, halo ludzie. Diana. Hello. No wiem, że jesteś chora. Wszyscy są chorzy. Ale mamy balongę. I ten stołeczek wyciągnięty, nie wiadomo z czego. Dobra, niech się tu bawi chwilę przy tym teleskopie. Boże, weź mi to dziecko, przewiń.
Oddaj mi to dziecko, Cyril. Sprzątaj, nie marudź. No, za nim to się kończy impreza, także no. Posprzątałeś wszystko? Te tapty też już bym sprzątnęła. Barbina w sumie może sobie wziąć jeszcze kawałek z tego. Od razu się zabawa podniosła. To idź śpi. Ten se przy kąpie siedzi. Ta się tutaj śmieje w kiblu. Spoko. Możecie już iść do domu? Nie, żeby coś. Mam ten mod na długie imprezy, dlatego oni tyle siedzą. Już jest 4 rano. Jakaś masakra. O nie, jedz tego, już jest niedobre. Sławek, sprzątaj. Wszystko. Posprzątaj ten syf. A Balbina, idź spać. Kto tu się władował? O ty, jakim ty jesteś? Wyjdź stąd, dziecko. Do domu. Jest 4 rano. Kto ci pozwala tak długo siedzieć u nas w domu w ogóle? Halo. Super, mamy balangę. Sławek skończy sprzątać, wyłączy. Dobra, moi drodzy, ja kończę ten odcinek, bo już trwa wieczność całą. Trochę nam się impreza przedłużyła, nie ma co. Ty śpisz, śpisz, dobra. Także tak. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał oraz nasz nowy dom piękny, nad którym się napracowałam jak zwykle. Jeszcze jest nieskończony, ale będziemy, mówię, z czasem wszystko ulepszać. Także tak. Poszłaś spać. Sławek jeszcze... O, Sławek już też posprzątał, idzie spać, więc no. No, oficjalnie mogę zakończyć ten odcinek. Także dziękuję wam wszystkim za uwagę i do usłyszenia w kolejnych. Pa, pa!